Zapraszamy na ostatni w sierpniu magazyn sportowy Flash. Oto co w tym tygodniu przygotowaliśmy dla Was. Dospel Włókniarz Częstochowa wygrał z Unią Leszno i zapewnił sobie utrzymanie w Enea Ekstralidze. Janusz Darocha zdobył złoty medal w rajdowych samolotowych mistrzostwach Polski, a za kilka dni broni mistrzostwa świata. JD Beskra wygrywa ze Szczakowianką Jaworzno. W niedzielę żużlowcy Dospelu Włókniarz pokonali Unię Leszno 50-39 i zapewnili sobie utrzymanie w Ekstralidze, bowiem we Wrocławiu tamtejsza Sparta uległa Azotom Tarnów, dzięki czemu częstochowianie awansowali na bezpieczne ósme miejsce. Bohaterem Lwów był bez wątpienia Rafał Szambierski. Szumina na mecie trzeciego wyścigu został potrącony przez szarżującego Damiana Balińskiego i do parkingu został odwieziony przez karetkę. Mocno poobijany zdołał kontynuować zawody i ostatecznie zdobył 6 punktów. Dwa ostatnie przywiózł w 14 biegu, pokonując na dystansie Balińskiego i Piotra Pawlickiego. Pierwszy linię mety minął Grzegorz Zęgota i to gospodarze zapewnili sobie zwycięstwo w całym spotkaniu. Najlepiej punktującym zawodnikiem włókniarza był Daniel Nermark, który zgromadził 13 oczek. Dwa mniej zdobył Grigori Łaguta. Jako, cóż mogę powiedzieć, tak ciężkiego meczu, ale tak świetnego w naszym wykonaniu, tak zaciętego, no... Spodziewaliśmy się, owszem, wynik fenomenalny dla nas, przy założeniu jeszcze, że Wrocław poległ u siebie z Tarnowem. No i powiedz mi szczerze, liczyłeś się w biegu 14 Grzegorz Zęgota z Rafałem Szambierskim, który, no można powiedzieć, ledwo co chodzi, wywalczy dla nas 5 punktów? Zawsze liczę na naszych zawodników. Nigdy nie wątpię ani w Grześka, ani w Rafała, ani w Daniela, ani w Grisze, w nikogo. Także wiedziałem, że chłopcy doskonale zdają sobie sprawę, o co jedziemy, co potrzebujemy. Stanęli na wysokości zadania. Zęgiemu po zawodach przypomniałem jego jeden z ostatnich wywiadów, kiedy powiedział, że wrócił do składu nie tylko po to, żeby jeździć, ale żeby przynosić kibicom radość. Jak widać, nie rzucił słów na wiatr. Powiedz nam jeszcze słówko o Rafale Szambierskim, bo to na pewno ciekawa sprawa. Z tego, co się dowiedziałem, no to prawdopodobnie był wsadzany na motor, bo miał trudności ze samodzielnym po prostu wsiadaniem na motor, a walczył tak pięknie i wywalczył aż tyle punktów. Szumina dzisiaj pokazał, że ma jaja jak dzwony, bo po takim dzwonie, po taki obolały jeździł w taki sposób, już ten atak w 14 wyścigu to była poezja, także wielki szacunek dla niego, dla wszystkich zawodników. Bardzo się cieszymy, że jesteśmy w Ekstralidze w przyszłym sezonie. Mirek Jabłoński, super początek, później 2-0. Zastanawiałeś się, kogo puścić w tym biegu 14? No czy jednak 100% Szumina? To znaczy Szumina wiadomo, że był poobijany. I no właśnie. Nie czuł się tak do końca na siłach, ale powiedział, że na początku powiedział, że może być ciężko. Ale nagle słyszę, że mnie wołaj. Częstochowa mnie potrzebuje, dosłownie tak powiedział, jadę. Także gość zrobił niesamowitą robotę. Najbardziej utytułowany częstochowski sportowiec nie spoczywa na laurach i zdobywa kolejne medale. Janusz Darocha, bo o nim mowa, w ostatnich dniach dołożył do swojej kolekcji złoty medal w rajdowych samolotowych mistrzostwach Polski. Natomiast za kilka dni pan Janusz wyrusza do Hiszpanii, gdzie będzie bronił mistrzostwa świata w tej samej konkurencji. Panie Januszu, kolejny złoty medal, tym razem w rajdowych samolotowych mistrzostwach Polski. Kiedy czytaliśmy relacje z tych zawodów, to opowiadał pan, że tak łatwo nie było. Zanim o tym, jak było, to najpierw dla tych, co nie wiedzą, w skrócie, rajdowe samolotowe mistrzostwa Polski, na czym polegają i za co są punkty przyznawane? Oj, to jest długa historia, ale postaram się w kilku słowach to opisać. To jest lot nawigacyjny po trasie długości ponad 200 km. Wsiadamy do samolotu, załoga jest dwuosobowa, pilot i nawigator, wsiadamy do samolotu i nie znamy trasy lotu. Na 15 minut przed startem dostajemy kopertę z zadaniem lotu. I według instrukcji zawartej w zadaniu nawigator wykreśla trasę. To oczywiście nie jest możliwe przed startem, żeby przygotować całą trasę, ale wykreśla 2-3 pierwsze odcinki. Ja w tym czasie przygotowuję zdjęcia, które dostajemy do identyfikacji, czyli rozklejam sobie, uczę się na pamięć tych charakterystycznych obiektów i już jak dostanę tą część mapy, po starcie staram się lecieć dokładnie po wyznaczonej trasie. Na punktach kontroli czasu, którymi są punkty zwrotne, tolerancja jest zakładana plus minus 2 sekundy. Każda sekunda poza tą tolerancję to jest 3 punkty karne. Dodatkowo, jak powiedziałem, są zdjęcia do identyfikacji, też było do 20 zdjęć na każdej konkurencji i
Należy je oczywiście znaleźć i zaznaczyć na mapie dokładnie, gdzie znajdowały się te obiekty sfotografowane wcześniej przez organizatora, a także płótna, znaki z płócien wykładane na trasie, też należałoby je znaleźć i zaznaczyć. Konkurencję kończymy lądowaniem na celność. Liczy się moment przyziemienia kół głównych z ziemią. Linia zerowa ma 2 metry szerokości i to jest 0 punktów karnych. Każdy metr przelotu to są punkty karne, niedolotu są bardzo surowo punktowane i z tego składa się konkurencja nawigacyjna. To jak było w tych Mistrzostwach Polski, bo tam decydował chyba ostatni dzień, kiedy, tak jak pan wspominał w jednym z wywiadów, polecieliście prawie idealnie. Przed mistrzostwami mieliśmy kilka dni obozu treningowego reprezentacji na Mistrzostwa Świata i pierwsze konkurencje nie były zbyt obiecujące, sprawiały wszystkim dużo problemów, ale widziałem u siebie z każdym dniem poprawę wyników i to się skumulowało w ostatnich 2 konkurencjach. Przedostatnia mistrzostw, która już po rozegraniu została wieczorem unieważniona ze względu na nie najlepsze warunki pogodowe. My znamy swoje wyniki, wygraliśmy tą anulowaną konkurencję i do ostatniej podchodziliśmy jako druga załoga, bo wyniki dla nas były takie, że byliśmy na drugim miejscu z niedużą stratą do prowadzących, ale ta ostatnia konkurencja zawodów wyszła nam bardzo dobrze. Regularność lotu, jak wspominałem, plus minus 2 sekundy na punktach kontroli czasu, to podczas tej konkurencji wyszliśmy 1 sekundę poza tolerancję. I to było na takim mało charakterystycznym punkcie. No, trudno było znaleźć centrum, bo to wzdłuż linii kolejowej lecieliśmy i punktem zwrotnym był dworzec. I nie bardzo wiedziałem, w które miejsce tego dworca kolejowego się zameldować, gdzie będzie ten środek. Ale to nie jest duża strata, 1 punkt. To mnie cieszy, 3 punkty. To mnie cieszy, że bardzo poprawiłem w porównaniu do pierwszej konkurencji regularność lotu i rozpoznanie też było obiecujące, bo na kilkadziesiąt obiektów jeden puściliśmy. Przed wami teraz Mistrzostwa Świata bodajże w Hiszpanii i też lot po złoto? To byłoby nieodpowiedzialne, jeżeli powiedziałbym, że lecę po medal. Ja oczywiście będę się starał jak najlepiej polecieć. Obiecujące są wyniki Mistrzostw Polski, ale możliwości jest tysiące, żeby popełnić drobny błąd, który może kosztować wiele miejsc. Z dużą pokorą podchodzę do tych zawodów. Na pewno zrobię wszystko, żeby obronić tytuł Mistrza Świata sprzed 2 lat rajdowego. W meczu 4. kolejki o Mistrzostwo 3. Ligi w grupie opolsko-śląskiej JD Beskra pokonała na własnym boisku Szczakowiankę Jaworzno 1-0. Bramkę na wagę 3 punktów zdobył w 71. minucie spotkania Marcin Chmiest. Częstochowianie do tej pory zgromadzili na swoim koncie 9 punktów i razem z Pniówkiem Pawłowice Śląskie i przyszłością Rogów przewodzą w ligowej tabeli. Kolejnym rywalem ekipy Jana Wosia będzie Odra Opole. Spotkanie to odbędzie się w piątek 31 sierpnia w Opolu. To wszystko w tym odcinku Flesza Sportowego. Na kolejny zapraszamy za tydzień.